Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku z kim zagra reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata? Dowiemy się już dziś. Mohamed Salah zakończy reprezentacyjną karierę? Cesar Azpilicueta jednak nie dla FC Barcelony? Kolejna kontuzja Erlinga Haalanda. Sergio Aguero odrzucił propozycję powrotu na boisko. Mati Cash piłkarzem miesiąca Aston Villa. Tajny projekt Arkadiusza Milika. Paulo Sousa zbesztany za ostatni mecz Flamengo. Wczoraj zostawiliście ponad 12 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało znowu ponad 1000 nowych widzów. Nie mam pytań, jeżeli jesteś nowy, interesujesz się piłką nożną i chcesz bić z nami rekordy, no to zapraszamy, subskrybuj kanał. Lećmy jak najszybciej z newsami, miłego oglądania. Już dzisiaj poznamy rywali reprezentacji Polski w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Ceremonia losowania fazy grupowej rozpocznie się punktualnie o godzinie 18. Biało-czerwoni będą losowani z trzeciego koszyka i nie trafią na pewno na reprezentację Iranu, Japonii, Maroko, Serbii, Korei Południowej, Senegalu oraz Tunezji. Teoretycznie nie znamy jeszcze wszystkich uczestników mundialu. Wciąż czekamy na trzy drużyny, które najprawdopodobniej poznamy w czerwcu. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach wymyślamy swoje grupy marzeń, czyli reprezentacje, na które chcemy trafić. Taką grupą na Twitterze podzielił się Czesław Michniewicz. Selekcjoner chce zmierzyć się z Argentyną, Stanami Zjednoczonymi oraz Kamerunem. Jak widać, nie ma w tym gronie drużyny ze Starego Kontynentu. Zupełnie inaczej do tematu podchodzi Cezary Kulesza. W rozmowie ze Sport.pl nie wskazał żadnych konkretów. Nie chcę o tym mówić. Niezależnie od tego, kogo wylosujemy, z naszym potencjałem możemy powalczyć o awans do fazy pucharowej. A jakie są wasze typy? Kogo byście chcieli zobaczyć w grupie obok Polski? Dajcie znać w komentarzach. Skoro jesteśmy przy temacie reprezentacji, trzeba powiedzieć o aktualizacji rankingu FIFA. Dzięki remisowi ze Szkocją oraz wygranej ze Szwecją, biało-czerwoni awansowali z 28 na 26 pozycję. Do zmiany doszło na pierwszym miejscu. Lokatami zamieniła się Belgia z Brazylią. Teraz to Canarinhos są numerem 1. Czy Mohamed Salah postanowi zakończyć reprezentacyjną karierę? Ostatnie występy piłkarza Liverpoolu w narodowych barwach nie są dla niego szczęśliwe. Najpierw przegrał finał Pucharu Narodów Afryki. Całkiem niedawno po rzutach karnych Egipt przegrał z Senegalem, przez co nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata. Salah ostatnimi miesiącami w kadrze jest bardzo rozczarowany. Mohamed po ostatnim meczu z Senegalem w szatni miał przemówić do swoich kolegów następującymi słowami. Niewiele mogę powiedzieć, ale to był zaszczyt grać z wami, niezależnie od tego, czy będę potem w reprezentacji, czy nie. Słowa 29-latka zostały odebrane jako pożegnanie. Zakończenie kariery reprezentacyjnej z pewnością byłoby ogromnym ciosem dla kadry narodowej Egiptu. Nie ma jednak w tej chwili żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Wróćmy jeszcze do ostatniego meczu Egipcjan z Senegalczykami. Na pewno pamiętacie to, co działo się w trakcie serii jedenastek i przez co musiał przechodzić Salah. Dodatkowo przed spotkaniem autokar Egipcjan został obrzucony przez fanów Senegalu. Prezes egipskiej federacji złożył oficjalną skargę do FIFA w tej sprawie. Jamal Allam poinformował, co zawarł w owej skardze. W czwartkowe popołudnie wezmę udział w kongresie FIFA. Poprosiliśmy o spotkanie z jej prezesem Gianim Infantino i Patricem Motsep, szefem Konfederacji Piłki Nożnej Afryki. Chcemy powtórki meczu, ponieważ odbył się on w dziwnej atmosferze. Gdybyśmy przegrali w normalnych okolicznościach, pogratulowalibyśmy rywalom. Sprawa transferu Cesara Azpilicuety do FC Barcelony mocno się skomplikowała. Obecny kontrakt Hiszpana z The Blues wygasa za kilka miesięcy. Duma Katalonii chciała zatem za darmo pozyskać wielokrotnego reprezentanta Hiszpanii. Jednak jak donosi Sky Sports, klub najprawdopodobniej będzie musiał obejść się smakiem. W kontrakcie Azpilicuety jest ponoć zapisana klauzula mówiąca o automatycznym przedłużeniu umowy po rozegraniu określonej liczby spotkań. Według niepotwierdzonych informacji obrońca osiągnął wymaganą liczbę występów. The Blues w obecnej sytuacji transferowego zakazu chce zatrzymać na Stamford Bridge kogo tylko się da. Na ściągnięcie Azpilicuety bardzo nalegał Xavi Hernandez, który chciał mieć w swojej drużynie doświadczonego 32-latka. W takim wypadku FC Barcelona musi rozejrzeć się za kimś innym. Daleko nie musi szukać, ponieważ niedługo kontrakty kończą się także Andreasowi Christensenowi oraz Antonio Rüdigerowi. Erling Haaland po raz kolejny ma kłopoty ze zdrowiem. Norweski napastnik w ostatnim meczu kadry narodowej nie miał lekko. Na załączonym obrazku widać moment brutalnego ataku piłkarza Armenii na stopę napastnika. Po tym Haaland nie wyszedł już na drugą połowę meczu. Jak się okazuje, uraz jest na tyle poważny, że uniemożliwi udział Haalanda w najbliższym meczu Bundesligi. Taką informację przekazał na przedmeczowej konferencji prasowej trener BVB Marco Rose. To kolejna kontuzja Norwega. Miejmy nadzieję, że uraz jak najszybciej zostanie wyleczony, co pozwoli wrócić do składu i pomóc Borussii w walce o Mistrzostwo Niemiec. Sergio Aguero otrzymał konkretną ofertę kontraktu od amerykańskiego klubu.
W rozmowie z TIG Sports Argentyńczyk przyznał, że współpracę zaproponował mu zespół Davida Beckhama, Inter Miami. Z drugiej strony były napastnik Manchesteru City czy FC Barcelony chce jeszcze wrócić na boisko. Lekarze zalecili mu 5 lub 6 miesięcy odpoczynku, by po tym okresie przejść ponowne badania i sprawdzić, czy stan Kuna się poprawił. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za zdrowie Aguero i powrót do gry. Ostatnie tygodnie są dla Matiego Casha wyjątkowe i bardzo udane. Końcówkę marca piłkarz Aston Villa oraz reprezentacji Polski będzie pamiętał na długo. Najpierw wygrana nad Szwecją, awans na Mistrzostwa Świata i smakowanie polskiej wódeczki. Potem oficjalna informacja, że Casha został wybrany piłkarzem marca w Aston Villa. Mati zagrał w 4 spotkaniach, w których zaliczył 2 asysty oraz strzelił 1 gola. Wyprzedził on 2 Filipe Coutinho oraz 3 Kaluma Chambersa. Casha pod okiem Stevena Gerrarda poczynił ogromny postęp. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój oraz kolejne sukcesy. Arkadiusz Milik przygotowuje tajny projekt ze znanym youtuberem Patrykiem Roysonem Rojewskim. Na facebookowym fanpage'u piłkarza Marsylii jakiś czas temu pojawił się materiał wideo z następującym opisem. Skoro tu jesteś, to znaczy, że zainteresowało Cię to, co planujemy z Roysonem. Już niebawem będę w stanie przekazać Ci więcej informacji o naszym projekcie, w którym jestem wspólnikiem. Tak jak wspomniałem, jest to projekt, który łączy gaming ze sportem. Niestety brak jakichkolwiek konkretów zarówno od strony Milika, jak i Roysona. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze informacje. Paulo Sousa, delikatnie mówiąc, nie zaskarbił sobie sympatii fanów Flamengo. Czarę goryczy przelał ostatni mecz klubu z Rio de Janeiro. W pierwszym meczu finałowym Campeonato Carioca podopieczni Sousy przegrali 0-2 z Fluminense. Styl gry oraz wynik Flamengo został bardzo mocno skrytykowany zarówno przez kibiców, jak i dziennikarzy. Dziennikarz portalu UOL Renato Mauricio Prado był bezlitosny dla portugalskiego szkoleniowca. Ich występ był straszny. Spędzili 10 dni na treningach, a w ogóle nie zanotowali progresu. Wróciły wszystkie wady tego zespołu sprzed przyjścia Sousy. To rozczarowujące. Praca tego trenera powinna być mocno kwestionowana. Prado wystawił także notę minus 10 Sousie. To pokazuje, jak bardzo Portugalczyk nie sprawdza się we Flamengo. Wszystko wskazuje na to, że dni siwego bajeranta w Brazylii są policzone. Kolejne potknięcie może się spotkać ze zdecydowaną reakcją włodarzy klubu z Rio de Janeiro. Kartka z kalendarza. 1 kwietnia 1976 roku w Szombathely urodził się Gábor Király. Były reprezentant Węgier oraz były piłkarz takich klubów jak Hertha czy Crystal Palace. Tego samego dnia i tego samego roku w Paramaribo na świat przyszedł Clarence Seedorf. Były reprezentant Holandii oraz były pomocnik takich klubów jak Real Madrid czy AC Milan. 1 kwietnia 1991 roku w Cali urodził się Duvan Zapata. Reprezentant Kolumbii oraz napastnik Atalanty Bergamo. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już wkrótce o 6 rano. Do zobaczenia!